Witam Państwa z toru wyścigowego na Służewcu. Już konie ruszyły w gonitwie pierwszej biegla arabskich trzylatków. Zaledwie pięć wierzchowców stanęło na starcie, ale przynajmniej trzy z nich mają szansę na zwycięstwo. Bardzo ciekawy wyścig. Prowadzi Echa Hago pod Wiktorem Popowem. Na drugiej pozycji galopuje Eon pod Markiem Brzeziną. Dalej te konie, które są teoretycznie faworytami. To jest Papua pod Darią Gutowską. Ta klaczka kasztanka, taka łysa na trzeciej pozycji w tej chwili większym kołem. Tuż przy niej Elatus i stawkę zamyka Lance Corona pod Antonem Turgajewem. Konie w tej chwili weszły w zakręt. Hago na pierwszej pozycji, na drugiej ciągle Eon, na trzeciej większym kołem galopuje Papua, blisko niej Elatus, na ostatnim miejscu Lance Corona. Tempo jest chyba dosyć silne, bo wszyscy wysyłają. Hago troszeczkę zaskakuje, bardzo dobrze galopuje, blisko niego również dobrze Eon, to by była niespodzianka. Dalej Elatus pod Aleksandrem Reznikowem, pod czempionem toru służewieckiego i także Papua pod Darią Głotowską, a tam coś nie bardzo chyba dzisiaj chce galopować Lance Corona, bo Anton Turgajew już chwycił za bat, ale zaczynają finisz. Rzuciła się do ataku jako pierwsza Papua. Próbuje dotrzymać jej kroku Elatus. Polem ruszyła Lance Corona. Papua i jeszcze polem finisz, ale tam dobrze po wewnętrznej Eon. No zobaczymy, kilka koni w walce, nieoczekiwanie Eon się włączył tutaj do rywalizacji. Eon, Papua, jest dalej wszystko daleko. Eon z Papuą, Eon ciągle prowadzi, zbliża się do niego Papua, ale czy da radę? No nie wiem, czy da radę, bo jeszcze 100 metrów do celownika, a ten ogier mocno pobudzany odchodzi od koni, tak jest, spora sensacja. Eon wygrywa gonitwę, druga będzie Papua, trzeci Elatus, czwarty skończył Echago i ostatnia Gasteria, która dzisiaj nie... I ostatnia, przepraszam, to jest Lance Corona, oczywiście Gasteria jest wycofana w tym wyścigu.